Witamy Was w ten lipcowy, piękny dzień, słonecznie. Rozpoczynają się żniwa, tak więc też sezon na kombajny. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Wielowiec. Mamy do dyspozycji kombajn CX6080 z 200-kilowatową jednostką, w której to będziemy wykonywać modyfikacje oprogramowania i zapraszamy Was do kabiny, gdzie technik już wykonuje swoje prace. Jestem w trakcie czytania programu ze sterownika ECU. Program jest opisany, zapisany na głównym serwerze w Czechach do celów archiwizacji. Wysyłam go do przeróbki dla naszych programistów, zakładam całe zamówienie i czekam na program zwrotny. Doskonałym momentem do wykonania modyfikacji w kombajnie jest sezon przedżniwny, czyli czerwiec, lipiec, kiedy maszyny są wyprowadzane, przeszykowywane do prac polowych. W tym momencie możemy podjechać, wykonać całą swoją pracę i zostawić na ten okres miesiąc, maksymalnie półtora, na testy, aby gołym okiem zobaczyć efekty wykonanych prac u siebie na polu. Wielu z Was zastanawia się, w jaki sposób wykonywane są modyfikacje oprogramowania w kombajnie. A otóż kombajn, tak samo jak ciągnik, posiadają jednostkę sterującą, czyli ECU, do którego to właśnie wpinamy się, pobieramy stosowny program, wysyłamy naszym programistom, którzy to właśnie zmieniają stosowne parametry, dzięki czemu otrzymujemy lepsze osiągi w danej maszynie. Kolejnym tematem jest, po co wykonać taką modyfikację w kombajnie. Otóż są dwie szkoły. Jedna to oczywiście dla ekonomii i oszczędności paliwa, czyli w momencie, gdy wykonamy tą modyfikację, dostanie jednostka troszkę więcej koni, będzie można wykorzystać ten potencjał na ekonomię, czyli spadnie nam obciążenie silnika względem całej jednostki, więc przełoży się to na oszczędności paliwa. Rekordziści w granicach 50-60 litrów w okresie całego dnia potrafią zaoszczędzić. Kolejnym tematem to oczywiście wykorzystanie roboczej prędkości kombajnu, czyli jeżeli będziemy mieli zapas, większy zapas mocy, w związku z tym będziemy mogli efektywnie wykorzystać maszynę przy pracach polowych, bądź też tam, gdzie nam najbardziej brakowało, przy wysypach w biegu, bądź też w stosownych górkach w trakcie wykonywania koszenia danego płodu rolnego. Dla chcących w łatwy sposób zweryfikować sobie, czy warto wykonać taką modyfikację w swoim kombajnie, posiadając stosowny wyświetlacz informujących o obciążeniu silnika, tam gdzie jest ta informacja podawana z reguły w procentach, mogą w łatwy sposób odczytać ten parametr przy pracach polowych. To znaczy, jeżeli mają odpowiednio załadowany header płodem, obciążenie silnika sięga już powyżej 80%. Jak najbardziej to będzie moment, kiedy będzie sens wykonania takiej modyfikacji i wartości, które będą wykonane, będą odczuwalne. Oczywiście po stosownie wykonanej modyfikacji obciążenie silnika nam spada. To, co już mówiliśmy wcześniej, może to przejść na ekonomię związaną z zmniejszonym zużyciem paliwa, bądź też właśnie zapotrzebowania mocy tam, gdzie nam najbardziej tego brakowało, aby wykorzystać pełen potencjał maszyny, oczywiście w jak najkrótszym czasie, bo wiadomo, że kombajny z reguły pracują do miesiąca czasu w gospodarstwach i to jest bardzo mocno obciążony okres, kiedy to muszą wypracować odpowiednią ilość godzin. Mamy tutaj wyświetlacz, na którym to właśnie odszykujemy swój stosowny parametr. W tym przypadku akurat mamy na stronie 5 obciążenie silnika, akurat mamy maszynę na postoju, więc wiadomo, parametr będzie zerowy. Ale akurat mamy operatora, który wcześniej użytkował tą maszynę i zna obciążenia tejże maszyny, także będzie w stanie porównać pracę przed, jak i po. Procedura zakończona, technik swoją pracę wykonał. Mamy plus 38 koni na górkę, czyli obecnie będzie 308 w podstawie, dodatkowo 180 Nm. Maszynę zostawiamy na testy gospodarzowi i będziemy czekać na efekty i informacje, jak przebiegają prace polowe ze zwiększoną mocą. Na dzisiaj to już wszystko. Modyfikacja oprogramowania w CX6080 wykonana, a Was zapraszamy na kolejne odcinki z naszymi modyfikacjami. Cześć!